Słuchajcie, przede wszystkim bardzo wam dziękuję, że jesteście na moim kanale i że oglądacie moje filmy, jesteście na live'ach. Doceniam to i naprawdę cieszę się, że jesteście ze mną. Natomiast musimy skończyć z jedną rzeczą. Zacznijmy od początku. Ostatni live z Forza Horizon 4 to było coś, co przelało szale goryczy u mnie, bo od jakiegoś czasu streamuję sobie tak incognito na Twitchu z garstką osób, tam jest maksymalnie 60 osób na streamku. Streamuję sobie, gram w GTA, na luzie sobie rozmawiam, jest naprawdę mega, mega fajnie. Natomiast jak kończę stream na YouTubie, to czuję się jakbym poszedł na jakąś imprezę i wyszedł z tej imprezy, ale wcale bym nie chciał być na tej imprezie, ale byłem na tej imprezie, bo wypada czasami wpaść. I nie jest to dla mnie zbyt fajne. Dlaczego? Dlatego, że jak odpalam stream na YouTubie, to ogląda go oczywiście spora część osób. Jest dużo więcej widzów niż na Twitchu, ale ta widownia, niektóre osoby, które piszą na czacie, to ja wiem, że to nie są wszyscy widzowie, ale to jest duża część osób, która pisze na tym czacie, piszą coś w rodzaju, że chcą, żebym coś zrobił, że ja mam coś zrobić, że wiesz, pozdrów, masz mnie pozdrowić, bo wpadłem na streama, natychmiast mnie pozdrów, daj mi tamto, zrób to, zrób tamto, idź tu, idź tam, kiedy to, kiedy tamto, już natychmiast teraz, nie? Zamiast, wiesz, cieszyć się, że jest ten stream, że sobie usiądziemy i pogadamy, że sobie razem pogramy, że jest taka możliwość, żebyśmy się razem spotkali. No nie ma czegoś takiego, jest po prostu, wiesz, czytam tego czata i ja naprawdę nie mam co na tym czacie pisać. I potem osoby, tacy moi stali widzowie też piszą do mnie, że no słuchaj Lucek, ja bym się udzielał na tym czacie, ale ciężko mi się przebić przez tą taką chmarę wiadomości, które nic nie wnoszą do tego streama. Czyli ktoś się pyta cały czas, kiedy to, kiedy tamto, pozdrów, daj mi to, daj mi tamto, a weź mnie zaproś, a weź tak, a jak to zrobić, a jak tamto zrobić. Jakieś takie totalnie, wiesz, jakby traktowali mnie jako osobę, która musi cały czas coś spełniać, która musi cały czas coś dawać, a ja jestem tylko jeden. I potem czytam takie komentarze na tym streamie, że dlaczego nie czytasz czatu, on ma gdzieś czat, on nie czyta czatu i faktycznie ja cały czas patrzę na ten czat, ale ja nie mam co na nim przeczytać, po prostu nie mam z kim porozmawiać na tym czacie. W przypadku, gdy jestem na Twitchu, jedna pojedyncza osoba potrafi sprawić, że rozmawiam z nią przez pół godziny, naprawdę. I czasami niektóre osoby, pojedyncze osoby wbijają na Twitcha, z którymi rozmawiam i oni mówią, wow, Lucek, tutaj można z tobą pogadać, jest w ogóle dziwne takie, bo na YouTubie w ogóle nie można z tobą porozmawiać. Jakoś nie czytasz tego czatu. I to ja nie czytam, to nie jest tak, że nie czytam tego czatu, bo chcę wam zrobić na złość, bo was olewam, bo mam to gdzieś, że mam streama. Ja lubię rozmawiać z widzami, tylko po prostu się nie da. I stwierdziłem, że przez jakiś czas będę streamował tylko i wyłącznie na Twitchu, a na YouTubie będą pojawiały się filmy. Wiem, że to jest inna. To nie jest tak, że ja mam umowę z Twitchem, że ja mam partnerstwo z Twitchem. Ja mam zwykłego towarzysza, tak jak każdy z was może mieć towarzysza na Twitchu. To jest takie niby partnerstwo, niby nie partnerstwo. Każdy z was może takie coś mieć. Ja nie mam umowy partnerskiej z Twitchem, że tam będę dostawał jakiś hajs za to, że tam streamuję. Ja po prostu lubię streamować, zawsze chciałem streamować i chcę to robić na takim poziomie, jaki dla mnie będzie fajny. Także na YouTubie będą filmy, czasami sporadycznie pojawi się jakiś live, na przykład jak będę chciał rozdać wspierającym nagrody czy coś takiego, albo jak będę chciał zrobić coś takiego naprawdę sporadycznego. Natomiast na Twitchu robię takie streamy z prawdziwego życia. Ostatnio zrobiliśmy sobie unboxing monitora i o, pomalowałem sobie znaczek czapki na czarno, ale też gramy w gry takie może, które nie gram na YouTubie. Chociaż teraz możecie to zmienić, skoro już będę chciał ograniczyć te streamy na YouTubie. YouTube jest fajną platformą do streamowania, bardzo się rozwinął i moim zdaniem jest dużo lepsza jakość nawet tych streamów, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy. Jakość tych streamów na YouTube jest dużo lepsza niż na Twitchu. Można wybrać większy bitrate, większą rozdzielczość i to wszystko śmiga fantastycznie na prawie każdym urządzeniu.
Natomiast no to, co jest najfajniejsze w streamach dla mnie, to jednak no wolę chociaż na jakiś czas ochłonąć na tym Twitchu, po prostu sobie streamując. Nie chcę wam, z racji tego, że przenoszę się na tego Twitcha, to będą też tam jakoś planowane te transmisje, będą bardziej regularnie się pojawiały. Do tej pory to było tak na zasadzie, o, mam teraz chwilę czasu, nie nagrywam, nic tam nie robię, więc siadam sobie na Twitcha i odpalam, nie wiem, GTA i sobie rozmawiamy. Ale ponieważ teraz będzie przez jakiś czas na pewno tak, że będę streamował tylko i wyłącznie na Twitchu, no to sorry, ale będę musiał jakoś to też tam fajnie zaplanować, żeby to było regularnie, prawda? Więc też dla osób, które chcą być na streamach, chcą się tam bardziej poudzielać, informacja będzie się pojawiać na YouTubie w zakładce społeczność, także jak ktoś ma subskrypcję i powiadomienia włączone, to wam wyskoczy, kiedy mam tego streama na moim Discordzie, także macie dostęp do tego. Chociaż naprawdę nie liczę na to, że tam się pojawi jakoś duża ilość osób i że będziemy robić jakąś rozpierduchę na tym Twitchu. Chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby jakoś przyjemnie mi się streamowało, żeby można było normalnie porozmawiać z osobami. Ja wiem, że tam jak przyjdzie więcej osób, to też znowu będzie natłok takich rzeczy, ale tam mamy chociaż takie narzędzia, żeby to jakoś lepiej moderować. Tutaj na YouTubie naprawdę no jest ciężko. Jest to mało przyjemne, zwłaszcza dla mnie jako dla streamera. Także streamy na Twitchu. To jest koniec wiadomości dla was na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.